to, czy nawiewa deszcz. I to taka burza z piorunami. Chyba trochę się uspokaja, nie to za szybko. Powinno być mocno, głośno. O, to było dobre. Dobra, jadę. No i witam Was znowu. Jestem już w suchym, spokojnym miejscu, chociaż za oknami dalej grzmi, leje deszcz i ogólnie fajnie. Teraz chciałem Wam zdradzić jeszcze jedną moją tajemnicę. Stosuję od niedawna dietę paleolityczną. To znaczy taką, która jest prawie pozbawiona węglowodanów. Więc oparta na jadłospisie, domniemanym jadłospisie ludzi, którzy żyli przed epoką rolnictwa, czyli żywili się przede wszystkim tym, co upolowali i nazbierali. Więc tak, mięso, warzywa, owoce, orzechy, właściwie co jeszcze? Chyba wszystko, no grzyby ewentualnie. No, więc chciałem pokazać Wam dzisiejszy pomysł na paleo kolację. O, tak to mniej więcej wygląda. O, właśnie. Więc to jest cebula, kurczak, borówki, kiwi, ogórek, jak to się nazywa, gruszka, no i oczywiście pomidor. Jeszcze dorzucimy zaraz trochę orzechów i to będzie wszystko. Więc to kuchnia paleo jest bardzo łatwa i będzie można za chwilę zacząć robić. Właściwie tu nie ma co robić, bo właśnie cała filozofia polega w tym momencie na tym, żeby kurczaka jakoś poddać obróbce termicznej, a resztę to się je na surowo. No i tyle. Potem Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. No i co? No, szykowane jest wszystko. Oczywiście olej z oliwek jest bardzo ważny, bo to jest też paleolityczny. Owoce przygotowane. Są tu też orzechy włoskie i orzechy laskowe. To, co było wcześniej. Trochę warzyw, jak widać. O. Okay. No i mięso obrabiam termicznie, ale oczywiście nie gotuję, tylko tak ciekawiej, na parze. Co prawda nie mam parowara żadnego, więc robi się w sposób bardzo prosty, czyli tak. Mięso musi być na drucianym sitku, prawda? O, w ten sposób. W garnku gotuje się woda. I tak się kładzie, żeby para cały czas buzowała. No i przykrywa się, żeby ta para nie uciekała, bo szkoda by je marnować, no nie? No i w ten sposób. I to jest tak zwane gotowanie na parze bez użycia parowara czy czegoś tam. No i zobaczymy, co zaraz z tego wyjdzie. No i zrobione. Jestem dumny z siebie. No co prawda nie ma tu w tym jakiejś wielkiej sztuki, dlatego że to jest po prostu gotowane mięso i tyle. Poza tym zapomniałem je natrzeć oliwą i ziołami, ale to szczegół może nie jest to aż takie mega ważne. I mówią, że to jest bardzo, bardzo zdrowa dieta, bo to jest taka z czasów, kiedy ludzie byli silni, zdrowi, wysocy, smugli i w ogóle nie mieli żadnych problemów, nie? Z wyjątkiem oczywiście wojny, przeżycia, walki i takie tam. Ale nie było wtedy rolnictwa i nie zaczęły się jakieś tam różne dziwne choroby. Zobaczymy, robię eksperyment i możecie obserwować po mnie, jak będę wyglądał za jakiś czas w zestawieniu z tym, jak wyglądam teraz. Dobra. Może nie jest najgorzej, ale mogłoby być lepiej. No nie? Działamy. No to w takim razie smacznego życzę. I do zobaczenia. Lajkujcie, subskrybujcie. A nie, jeszcze będę malował, będę tworzył. Zobaczymy, czy ten typ kuchni da mi dużo energii, twórczej energii, żeby robić to, co mówiłem. Żeby narysować, namalować ten mroczny zamek. No na razie, do zobaczenia. No już po jedzeniu, po paleolitycznej kolacji. Przyznam Wam, że bardzo dobre było, taka trochę surowizna, ale może być. Co jest może lekko niepokojące, to jest to, że
po niej czuć taki jakby lekki niedosyt, pomimo tego, że było tych produktów dużo. Może dlatego, że tym razem nie użyłem zapychaczy, to znaczy w kuchni paleolitycznej nie używa się zapychaczy. Zapychaczy to znaczy żadnego pieczywa nie ma, nie ma żadnych produktów zbożowych, żadnej kaszy, ryżu, nawet ziemniaków nie powinno się jeść. A jeżeli już, to bardzo, bardzo mało. Czyli bez pieczywa, bez klusek, bez żadnego ryżu, bez kaszy, czyli to, co można upolować, czyli mięso, i to, co można znaleźć, kiedy rośnie samo, na przykład warzywa, owoce i orzechy, i czasami grzyby, to jest wszystko. No zobaczymy, jak będzie dalej szło. Dziwnie się trochę z tym czuję, ale będę się monitorować. I za chwilę biorę się za to malowanie, o którym mówiłem, przynajmniej szkic dzisiaj, tej nocy. A za oknem brzmi, ale fajnie, jak ja to lubię. No, witajcie. Zgodnie z tym, co obiecałem, że coś narysuję, przynajmniej zrobię szkic. Zrobiłem tylko szkic. Miało być coś pięknego, ale nie można narysować niczego pięknego, kiedy przy mocnej, bujnej wyobraźni ma się rozdarte serce. No, ale co zrobić? O, pokażę. Takie coś wyszło. Szkic wyszedł taki. Jeszcze nie wiem, co to jest, ale opowiem więcej, kiedy również pojawią się tu farby. Idę zaraz się położyć, bo już nie wyrabiam, więc łapki w górę, suby dawajcie, no i jakoś do zobaczenia niedługo znowu. No, jakoś tam. W czasie najbliższym. Pa.